Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony Beauty Boy Władek, czyli ja. I dzisiaj mamy bardzo dużo nowości do przetestowania. Wszystkie są tak naprawdę z drogerii, jest ich aż 14 i wszystkie mam na mojej twarzy. Więc makijaż już wykonałem, mam moje przemyślenia, są hity, są buble, jest tego sporo. Podejrzewam, że ten filmik będzie dość długi, dlatego zachęcam was do złapania za herbatkę, za energetykę czy za kanapkę, za cokolwiek, co macie pod ręką i do spędzenia dłuższej chwili odpoczynku razem ze mną. Natomiast zanim przejdziemy do malowania się, chcę wam jeszcze raz przypomnieć, nie pierwszy raz na moim kanale, ale myślę, że warto na ten temat rozmawiać, o tym, jak ważna jest pielęgnacja w tym, żeby wykonać dobry makijaż. I zajmiemy się dzisiaj jednym specyficznym krokiem pielęgnacji, dlatego że przejdziemy nie do kremowania się, do serów i tak dalej, tylko zajmiemy się pod punktem oczyszczania, który jest też niesamowicie ważny właśnie nie tylko w tym, żeby wasza cera była czysta i przygotowana dobrze pod makijaż, ale również, żeby mogła chłonąć pełne benefity z waszej pielęgnacji, którą później nakładacie właśnie na skórę. Robimy to dlatego, że odcinek ma dziś sponsora, za co jestem oczywiście bardzo mocno wdzięczny. Natomiast ja zabieram was do mojej łazienki i zajmiemy się właśnie oczyszczaniem. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Veolia, marka, którą bardzo dobrze znam, marka, którą używam praktycznie codziennie w mojej pielęgnacji. Tak więc tylko i wyłącznie jeszcze bardziej mnie to cieszy, że mogłem nawiązać współpracę z marką, którą faktycznie u siebie wykorzystuję. Dziś razem z Veolia pokażę wam, jak zaczynam i kończę każdy mój dzień i jakie produkty pomagają mi w dbaniu o czystość mojej skóry w taki sposób, żeby to było dokładne i skuteczne, a przy tym nadal komfortowe. No więc poranki są dla mnie mega, mega, mega łatwe, dlatego że tak naprawdę tutaj używam tylko i wyłącznie jednego produktu. Wieczór jest bardziej skomplikowane, no ale wiadomo, że po makijażu trzeba tę skórę dobrze domyć. Natomiast rano, po tym jak się wyspałem, moja skóra tak naprawdę potrzebuje tylko i wyłącznie jednego produktu. Jest to taki bardzo delikatny żel do oczyszczania twarzy, albo nawet można powiedzieć taka mleczna emulsja. Jest to Make It Clear i jest to jeden z takich delikatniejszych właśnie produktów do oczyszczania twarzy, jakie w mojej kolekcji posiadam, ale nadal jednak nie uważam, żeby był za delikatny, dlatego że no, ja mam cerę skłonną do trądziku, więc ja troszeczkę tego oczyszczenia jednak wymagam od moich produktów. Natomiast jest to też produkt, który mogę spokojnie używać w okresie, kiedy korzystam na bieżąco z retinoli, z kwasów. Jest to produkt, który właśnie nie podrażnia skóry w żaden sposób i włączony w pielęgnację, gdzie właśnie używam retinoli, kwasów czy innych składników, które są troszeczkę bardziej agresywne, to on tutaj właśnie nie wprowadza żadnego podrażnienia, a raczej bym powiedział, że jest nawet łagodzący, delikatnie zmiękczający, nawilżający, no i nie wprowadza za żadnego takiego ściągnięcia i suchości po tym, jak się go spłukuje. Także idealny na dzień, myślę, że będzie też bardzo dobry dla osób z cerą suchą, z cerą normalną, które nie wymagają jakoś dużo tego, wiecie, takiego hardkorowego doczyszczania twarzy. Do takiego hardkorowego doczyszczania twarzy mam coś, co pokażę wam wieczorem. Także taki idealny produkt na co dzień dla tak naprawdę większości osób. Natomiast w mojej porannej rutynie jeszcze pojawia się jeden kosmetyk od czasu do czasu, dlatego że jest to peeling. Nie używamy go, wiadomo, codziennie, ale w dni takie jak dzisiaj, kiedy na przykład nagrywam dla was filmik, będę się malować, albo mam jakieś większe wyjście i chcę, żeby ta skóra naprawdę była taka, wiecie, zadbana, podkręcona, to lubię sięgać po Matcha Power Peel. Jest to peeling zarówno kwasowy, jak i enzymatyczny. Jeżeli chodzi o kwasy, to mamy tutaj kwasy AHA, PHA, BHA, no a enzym to jest bromelaina. Sprawdziłem sobie dokładnie. Enzym z ananasa i wszystkie te właśnie składniki odpowiadają za bardzo dokładne złuszczenie na skórka. No i to nam oczywiście zapewnia gładszą skórę, bardziej równomierny koloryt, przy okazji regulację wydzielania się sebum. Natomiast jest to też kosmetyk, swoją drogą, to jest moje już drugie opakowanie, dlatego że z niego korzystam bardzo często też w moim kuferku. To jest właśnie ta myśl, którą chciałem wam przekazać. Nie używam go tylko i wyłącznie na sobie, tylko używam go również w kuferku, żeby czasami przygotować na przykład na sesji zdjęciowej mojego modela bądź modelkę pod właśnie pielęgnację późniejszą i pod przyjęcie w fajny sposób makijażu. Natomiast dodatkowym jego atutem i też dlaczego odważyłem się go używać w kuferku, pomimo tej jego skuteczności i tego, że on faktycznie bardzo fajnie złuszcza na skórek, to jest on produktem, który jest bardzo, bardzo delikatny. Po jego zmyciu na mojej skórze, a nie na skórze moich modelek, modeli, na których używałem właśnie tego peelingu, nie widziałem żadnego zaczerwienienia, podrażnienia, więc tak naprawdę wystarczyło go zmyć i można było wprost natychmiast przechodzić do malowania, do pielęgnacji. Nie trzeba było odczekiwać na to, aż cera
po zastosowaniu tego kosmetyku będzie miała okazję na ukojenie. Także dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny peeling, którego używam zarówno na sobie, jak też i na innych. Nałożyłem go sobie na całą twarz, teraz trzeba odczekać od 3 do 5 minut, więc jest to też produkt, który działa dość szybko i w ten sposób też wykorzystałem do końca moje drugie opakowanie. Na całe szczęście mam zapas, potem wskakuję pod prysznic. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje oczyszczanie poranne. Natomiast wieczorem przed snem oczywiście najważniejszym punktem w oczyszczaniu będzie demakijaż. I tutaj z pomocą przychodzi nam Squeeze and Orange. To jest olejek do demakijażu, którego ja już używam trzecie opakowanie i jestem tak już, można też powiedzieć, w jednej trzeciej. Bardzo, bardzo fajny, delikatny olejek do demakijażu, który ładnie rozpuszcza ten makijaż. Swoją drogą może w międzyczasie zacznę dokładnie to powoli robić, chociaż powinien był najpierw może zgarnąć włosy. Zaraz się tym zajmę. W każdym razie wracając do Squeeze and Orange, idealny na co dzień, nie za mocny, ale przepięknie doczyszcza makijaż. Zarówno makijaż oczu, jeżeli nosicie makijaż oczu, ja na sobie nie noszę, ale czasami wiecie, testuję paletki, testuję produkty do oczu i wtedy też sprawdzałem i ten olejek bardzo fajnie sprawdza się właśnie do tego, żeby makijaż rozpuścić. I dodatkowym elementem, który dla mnie również jest bardzo, bardzo ważny, olejek jest emulgujący z wodą, czyli że rozpuszcza się wtedy, kiedy właśnie połączymy go z wodą z kranu. Osobiście nie lubię olejków, które tego nie robią, tak więc tylko i wyłącznie emulgujące dla mnie się sprawdzają, mi się sprawdzają, a no i ten właśnie taki jest. Teraz muszę go zmyć. Ja wiem, że wy filmik dopiero zaczęliście oglądać, ale tak naprawdę dla mnie dzień się kończy, także zapomniałem dodać, a propos jeszcze olejku, świetny sposób na usunięcie SPF-u po całym dniu, a mam nadzieję, że wszyscy bardzo, wiecie, sumiennie nosimy SPF, ja na pewno tak, i nie szczypię w oczy. To też jest duży plus. Natomiast po tym olejku czas na drugi krok w oczyszczaniu, bo wieczorem najlepiej jest zrobić oczyszczanie dwuetapowe. Ja zawsze właśnie po olejku używam jakiegoś żelu do mycia. I tutaj pokażę Wam Deeply Pore Cleansing Gel. To jest moja druga buteleczka. Jest to żel teoretycznie dedykowany cerom tłustym, mieszanym albo normalnym. W każdym razie też wszystkim tym, które mają skłonności do trądziku. I pomimo tego, że mam 29 lat... I tak naprawdę trądzik nie powinien być już moim problemem, ale niestety cały czas właśnie mam do niego skłonności, więc jakby naturalnie ciągnie mnie do produktów, które mają nie tylko oczyścić moją skórę, ale przy okazji zapobiec powstawaniu nowych niedoskonałości. Natomiast używałem bardzo, bardzo wiele żeli do mycia twarzy i to jest jeden z tych, który pomimo, że jest mocny, nie obdziera skóry z bariery takiej, wiecie, nie wiem, czy można to nazwać bariery hydrolipidowej, ale w każdym razie to, co chcę Wam przekazać, to po prostu nie jest to żel, który jest za mocny, który jest obdzierający i skóra po nim, mimo że oczyszczona w fajny sposób, cały czas czuje się komfortowo. Muszę zmoczyć twarz jeszcze raz, biorę dosłownie pół pompeczki, bo on jest naprawdę całkiem wydajny. Widzicie, jest go tutaj dosłownie kropeleczka. Rozprowadzam go w dłoniach, tworzy nam się piana i właśnie tą pianą myję sobie twarz. I pięknie pachnie zieloną herbatą. I jak ocieram twarz, to staram się ręcznik tylko i wyłącznie dociskać do skóry, żeby nie robić żadnego dodatkowego tarcia, żeby nie powstawało żadne dodatkowe, niepotrzebne złuszczanie naskórka, bo od złuszczania mam inny produkt. I będzie to tonik Triple Acid Dermo Solution. Żeby było bardziej eko, ja zamiast takiego zwykłego płatka kosmetycznego używam takiego wielorazowego użytku bawełnianego, którego wrzucam po użyciu do pralki po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o tonik, tonik jest, jak nazwa wskazuje, z kwasami. Nazwa nam sugeruje, że są tutaj trzy kwasy, ale tak naprawdę tych kwasów w składzie jest troszeczkę więcej. No i za co przede wszystkim ma ten tonik odpowiadać? Za to, że nasza skóra w przeciągu nocy będzie się złuszczać. W przeciągu nocy, bo ja właśnie tego toniku używam przede wszystkim na przed snem. No i przy tych swoich właściwościach wygładzających ten tonik nie tylko usunie martwy naskórek i wygładzi skórę, ale przy okazji będzie miał pozytywne działanie na przebarwienia, jak również na wydzielanie sebum, które powinno zostać znormalizowane w trakcie używania. Ja na początku nie używałem tego toniku codziennie, robiłem sobie przerwy, tak co trzecią noc postanowiłem, że go będę wprowadzać troszeczkę wolniej, natomiast teraz już przeszedłem do momentu, w którym spokojnie mogę go używać codziennie.
No i tak wygląda mój kompletny rytuał oczyszczania twarzy. Ja teraz wykonam sobie moją pielęgnację nocną. Dla Veolia ogromne podziękowanie za bycie partnerem dzisiejszego odcinka. Dla Was zostawiam linki do wszystkich produktów pod spodem w opisie, a my przechodzimy do malowania. No więc jesteśmy o wiele bliżej, żebyście mogli dokładnie widzieć, co na mojej twarzy będzie się działo i zaczniemy od ust. Zaczniemy wyjątkowo od ust, bo zazwyczaj jedziemy prosto do makijażu twarzy. Natomiast tutaj chcę na początek użyć produktu z Kobo. Jest to błyszczyk Natural Beauty Lip Liquid. Błyszczyk taki z małą ilością drobinek, kolor to 01 Sparkle. Ja go sobie swatchowałem na dłoni i on wydaje się być naprawdę bardzo nawilżający, a ja w tym momencie nie mam niczego na moich ustach i no to nawilżenie mi się przyda. Także stwierdziłem, wykorzystajmy go w ten sposób. Ja zazwyczaj błyszczyków nie noszę, a to będzie przynajmniej jedyny chyba taki moment, w którym będę mógł go Wam zaprezentować na sobie, jeżeli jesteście go ciekawi. Ogólnie ta jakby kolekcja Natural Beauty, bo to nie jest tylko i wyłącznie ten błyszczyk, który w tej kolekcji powstał, powstała we współpracy z Miss Polski, nawet, czy tam Miss Polonia, nawet tutaj na tym wieczku jest to opisane. W kolekcji jest jeszcze czerwony błyszczyk, który jest bardzo, bardzo kryjący, ale to właśnie na początku mi się wydawało, że będzie płynną pomadką, ale jest to błyszczyk. Mamy też w tej kolekcji tusz do rzęs, rozświetlacz, który będziemy testować później, więc Wam nie pokazuję, ale mamy bardzo ładną paletkę neutralną. Moja jest troszeczkę poturbowana, dlatego że paczka z chyba DPD, która do mnie przyjechała, no nie wyglądała najlepiej, kiedy do mnie dotarła, bo najwyraźniej nie była traktowana z największym szacunkiem. Nawet tutaj w tym kartoniku samej palety troszeczkę jest on uszkodzony, wniecony, ale na całe szczęście w środku cienie przeszły w całości, ale zobaczcie, jaką mam tutaj ładną kolorystykę, bardzo neutralną, troszeczkę taką chłodniejszą czasami. Niektóre cienie, zwłaszcza te na dole tutaj, są chłodniejsze, ale ogólnie mega, mega użytkowo. To są kolory, które ja najbardziej lubię. Jak ja bym robił swoją paletę, to moja by pewnie wyglądała w praktycznie taki sam sposób. Tak więc całkiem udana kolekcja, tak przynajmniej mi się wydaje, a na razie błyszczyk faktycznie jest nawilżający. Nie powiedziałbym, że widać tutaj drobinki bardzo mocno, raczej mi się w oczy nie rzucają. Wygląda to po prostu jak taki zwykły błyszczyk, którym przy okazji możemy usta nawilżyć. Jedziemy do następnego produktu. I myślę, że zrobimy sobie brwi i dostałem ostatnio paczkę od Afektów, w której było sporo produktów właśnie do makijażu brwi. Wysłali tą paczkę z okazji tego, że powstał nowy żel Lami Up, który ma zapewniać efekt laminacji na brwiach, czyli że z tego co rozumiem ma być bardzo, bardzo, bardzo mocnym żelem do brwi. Natomiast właśnie w tej paczce znalazły się też kredki, moja preferowana metoda wypełniania brwi. Mamy tutaj też pomadę, a także przyjechało do mnie mydełko. Mydełek nie lubię, z pomad zazwyczaj nie korzystam, więc zdecydowałem się na to, żeby użyć dzisiaj właśnie kredki i tego nowego żelu, żeby zobaczyć, czy on będzie fajny. Jedyna rzecz, która mi w tej kredce nie pasuje, wolałbym, żeby zamiast takiego grzebyczka na skówce, jednak żeby była spiralka z drugiej strony kredki. Natomiast no, to co woli, i ta kredka jest też wykręcana. Tutaj też wolałbym, żeby ta kredka była jednak automatyczna. Takie wolę. No, dobra, skówka nie. Złapię sobie za pędzelek, który ma po prostu spiralkę, no bo ja się zabiję z tą skówką. Nie jest to najwygodniejsze dla mnie, ale zobaczmy, jak będzie z kredką. Czy kredka będzie fajnej jakości? Ja sobie wybrałem kolorek Light Brown. Wydaje mi się, że on powinien być dla mnie dobrym odcieniem. No, kredka radzi sobie całkiem przyjemnie, jest dość woskowa i osadza się nie tylko na skórze, ale też widzę, że włoski są również delikatnie oblepione, tak jakby tą kredką. Nie ma w tym nic złego, zwłaszcza jeżeli macie jasne brwi, tak jak ja, w sensie nie są aż tak jasne, ale trochę jest takich jaśniejszych włosków, więc akurat kredki, które też osadzają się na włoskach, są fajne, bo wtedy też objętość się zwiększa. Na przykład nowa kredka z Benefitu też maluje mniej więcej na tej samej zasadzie, tylko że jest o wiele bardziej matowa i taka sucha. Ta jest troszkę bardziej kremowa i delikatny jakby błysk zostaje z tej kredki. Natomiast pracuje się z nią bardzo, bardzo przyjemnie. Myślę, że to też jest ładny kolor dla mnie. Wypełnię sobie drugą stronę i przechodzimy do żelu. Całkiem przyjemnie też się wyczesuje nadmiar ze skóry, z włosków. Także kredka jest przyjemna, no troszeczkę pod kątem budowy, jak już powiedziałem, do mnie nie pasuje, natomiast sama formuła całkiem nice. Taka jakby w stylu delikatnej
pomady w postaci kredki, może tak bym to określił. Dobra, na żel do brwi Lami Up. Zacznijmy od tego, poza tym, że ma być super trwały i zapewniać efekt laminacji, że ma super małą szczoteczkę, co mi się bardzo, bardzo podoba, bo najzwyczajniej zapewni nam to najwięcej precyzji i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w brwiach, jak mi się to będzie podobało. Na razie mogę powiedzieć, że formuła, pomimo że jest to oczywiście żel płynny, mokry, nie jest jakoś super taka wodnista. To jest taka gęstsza na pewno konsystencja. O, i widzę, że mocno zaczyna te włoski układać i faktycznie trochę bardziej jak mydełko, bo tak mi się spłaszczyły do skóry. Coś, czego mi normalny żel przeważnie nie robi. Nie mówię, że jestem jakby największym fanem, kiedy brew tak się spłaszcza. O, i widzę, że też przy okazji, nie wiem, czy to wina kredki, czy to wina tego produktu, ale rozmazała mi się kredka powyżej brwi. Będę musiał to za chwilkę wytrzeć. W każdym razie nie jestem fanem takiej laminacji, kiedy ta brew się aż No, naprawdę, teraz przycisnąłem trochę i ta brew zaczyna leżeć bardzo, bardzo płasko przy skórze. Dosłownie efekt, jak ta laminacja, jak mydełko wpłynie, można powiedzieć. Zobaczcie. Czekajcie, może tak będzie widać, że ta brew leży płasko z... Jestem w szoku. Wiecie, dlaczego jestem w szoku? Dlatego, że... I podejrzewam, że jakbym jeszcze więcej w ogóle tego produktu naładował w brew, to w ogóle by to było przyklejone na amen. Moje włoski są bardzo, bardzo gęste. Jest ich dużo i żadne mydełko właśnie na takiej normalnej zasadzie tego typu nie było w stanie ich przykleić do czoła. Jakby mi się ten efekt nigdy nie podobał, więc nie ubolewam nad tym, ale to, co się tutaj zadziało, że żel do brwi, którego nie musiałem z niczym rozrabiać, ani nie było tej zabawy, wiecie, ze spiralką i tak dalej, tylko prosto z opakowania wyciągam, nakładam i faktycznie jest praktycznie aż efekt laminacji, no to jestem w ciężkim szoku. Znowu powtórzę, ten efekt mi się osobiście nie podoba, ale jak jesteście fanami, fankami mydełek do brwi, ale chcielibyście coś, co jest jeszcze mocniejsze, bo na moich brwiach to robi wrażenie, więc jeżeli macie delikatniejsze brwi od moich, to już w ogóle będzie efekt wow. A jest łatwiejsze w obsłudze, gotowe, wiecie, do zasobu, do zabrania, niepotrzebne żadne akcesoria, to zapowiada się genialnie. Dodatkowo jeszcze jeden plus. Fajnie, że to opakowanie nie jest przeźroczyste, bo jak zauważyliśmy, znowu nie wiem, czy to wina kredki, bo użyłem też nową kredkę, czy ona się rozmazuje po prostu przy każdym żelu, czy ten żel będzie rozmazywać każdą kredkę. Nie wiem, który tutaj jest odpowiedzialny za to rozmazywanie. Ale nawet jeżeli ten żel rozmazuje kredki pod spodem, to nie jest przeźroczysty, więc nie będzie widać, że jest brudny. Także plus za nieprzeźroczyste opakowanie. No i plus, zazwyczaj tak się robi, jak się robi brwi na mydełko, a bardziej ten produkt aktualnie uważam ten produkt za mydełko w płynie, no to wtedy zazwyczaj robi się najpierw ułożenie brwi, a dopiero później wypełnienie. No to wtedy też nie byłoby problemu z rozmazywaniem tej brwi i na pewno brew zastyga. Troszeczkę jej to zajmuje, ale na pewno zastyga. Muszę teraz zrobić to samo z drugiej strony. Natomiast dlatego, że nie jestem fanem, tak jak już po raz któryś się powtarzam, brwi ułożonych na mydełko, tych, które są przyklejone do brwi, z tej strony jedyne co zrobię, to wyczeszę tą brew przy pomocy tego żelu, a z drugiej strony spróbuję rozbić właśnie taką suchą spiralką bez niczego, spróbuję rozbić to przyklejenie do brwi, chociaż widzę, że już zaczyna się robić to ciężko, bo one naprawdę już chcą tak siedzieć mega, mega fajnie, ale w sensie mega tak ciasno przy brwiach, ale spróbuję to rozbić, ponieważ jednak ja wolę brwi takie bardziej, wiecie, puszyste i się pozbyć tego właśnie efektu przyklejenia. Ale mimo to, no jestem pod dużym wrażeniem, i myślę, że nawet jak nie na sobie, to będę się tym produktem bawić dalej, bo takiego efektu ja się nie spodziewałem. Tak więc podczyszczę sobie okolice brwi i pozbędę się nadmiaru produktu i jedziemy do następnego kroku. Z jednej strony sobie zrobimy bazę, jeżeli chodzi o makijaż cery. I tutaj użyjemy sobie bazy z Douglasa. Ja mam taką miniaturkę. Nie mam pojęcia, czy oni sprzedają tą bazę w pełnym wymiarze. I ogólnie to nie będzie jakby test pierwsze użycie tej bazy, dlatego że ja już ją używałem w połączeniu z podkładem z Douglasa, z którym ta baza wyglądała przepięknie. Natomiast od tamtego jednego razu nie używałem jej
z niczym innym i nie używałem jej po tym ani razu. I chcę zobaczyć, czy ona będzie tak bardzo fajna, jak mi się z tamtym podkładem fajnie sprawdzała, też z innymi produktami. Więc to jest takie jakby drugie użycie, ale tylko i wyłącznie w celu potwierdzenia jej fajnych właściwości, bo naprawdę bardzo ładnie tak potrafi zmatowić skórę i bardzo ładnie potrafi ją wygładzić. Więc chcę sobie z jednej strony twarzy, dlatego że będę jeszcze testować nowy BB krem, chcę z jednej strony twarzy ją sobie nałożyć, żeby zobaczyć, jak moja twarz i jak też ten BB krem będzie się zachowywać na bazie tego typu. Jest to baza bardzo silikonowa, która jest bardzo taka śliska. To jest typowo wygładzająca, wypełniająca baza takiego starego stylu, można powiedzieć. Można być fanem tego typu baz, można być jakby nie być ich fanem, ale no trzeba im przyznać, że robią ładny efekt na skórze. Natomiast z tego, co słyszałem jakiś czas temu, pomimo tego, że te bazy dają ładny efekt na skórze, to podobno nie wpływa to najlepiej na trwałość makijażu, że jednak ta trwałość na takich podkładów, trwałość podkładów na takich śliskich, silikonowych bazach się skraca. Więc jestem ciekawy, jak ta baza będzie się zachowywać na tej stronie twarzy z nowym BB kremem. Tutaj mam BB krem, My BB krem z marki Kobo, tak samo jak był ten błyszczyk. Jest to BB krem z kwasem hialuronowym, witaminą A, E, B, z ekstraktem z jagód goi i SPF 50+. Ma delikatnie kryć niedoskonałości, nawilżać, nadawać blasku cerze. I tutaj widzę, że w składzie również jest jeszcze witamina C. Pojemność to 25 ml i ja go otrzymałem w paczce w odcieniu 2 medium i w teorii może być to dla mnie kolor za ciemny, chociaż wcale taki ciemny tutaj się nie wydaje, więc może dlatego też został mi wysłany odcień numer 2 medium. Natomiast ja go też już swatchowałem wcześniej, nie miałem go ani razu na twarzy, swatchowałem go wcześniej i on na swatchu wydaje się być bardzo takim, nie wiem czy to będzie widać, takim świetlistym produktem, więc zobaczymy, jak mi się to będzie podobało, zobaczymy, czy on nie będzie za bardzo świetlisty. Natomiast nałożyć go chcę nową dla mnie gąbeczką. Jest to gąbeczka z klawiera i ogólnie dostałem ją w prezencie od mojej widzki, która mi zamawiała produkty ze Stanów. W jednym z odcinków o tym mówiłem. W każdym razie Asia pomagała mi sprowadzić parę produktów właśnie z zagranicy i do tej paczki z tymi produktami dorzuciła mi tą gąbeczkę. Powiedziała, że ta gąbeczka jest sprzedawana w zestawie 10, że wtedy za jakieś śmieszne pieniądze wychodzi ta gąbka, więc stwierdziła, że zrobi mi mały prezencik. Natomiast ja sam z ciekawości chciałem zobaczyć, czy gąbka, która kosztuje kilka groszy tak naprawdę w zestawie 10 sztuk ma sens. I powiem Wam, że o ile jak była ona sucha, to wydawała się być taka trochę sztywnawa, tak po zwilżeniu jest całkiem przyjemnie miękka. I aktualnie, zobaczymy jak będzie mi się sprawdzała na twarzy, ale aktualnie uważam, że jak ktoś chce zrobić gąbkę dobrą za małe pieniądze, to da się. Więc te ceny gąbek na rynku są tak naprawdę dyktowane tylko i wyłącznie markami, bo już jakość, dobra jakość jest dostępna dla wszystkich. Nie jest to oczywiście jakość gąbek z Boho Beauty. To nie jest ta sama miękkość, absolutnie tego nie porównuję. Ale wiecie, nie jest to przynajmniej w dłoni gąbka, która byłaby tak sztywna, że ja bym nie chciał z niej w ogóle korzystać. Moim zdaniem powinna być całkiem ok. Natomiast idziemy teraz do BB kremu. No moim zdaniem to będzie dobry kolor. Nie powiedziałbym, że ja jestem osobą, która powinna móc używać koloru, który nazywa się odcieniem medium. Chyba, że za chwilkę ściemnieje. Ale no tak, tak jakby do mnie pasuje ten odcień jak najbardziej. Wykończenie na razie nie zobaczymy, czy to będzie zastygało, ale jest mega świetliste, w sensie wygląda to bardzo ładnie. Chociaż troszeczkę się boję w BB kremie tej świetlistości, bo wydaje mi się, że może to dawać mi trochę za dużo nawilżenia, że moja cera może tego nie udźwignąć. Kryje faktycznie bardzo delikatnie, ale też wygląda mega naturalnie na skórze. Ma ładny taki neutralny ton, ale tak jak patrzę na niego na dłoni, nie wiem czy będziecie w stanie to wyłapać też na mojej twarzy, jakby ja widzę też taką delikatną szarość, co często widuję w BB kremach. Przynajmniej takich koreańskich kiedyś, jak kupowałem sobie takie ze Skin 79, to zawsze kiedy je wyciskałem, miałem wrażenie, że kurczę, coś ten kolorek szaro wygląda, ale na twarzy zawsze wyglądało to później po rozłożeniu bardzo, bardzo ładnie. Tutaj na razie przyklepuję ten BB krem na stronie, gdzie bazy nie było. Z tej strony zobaczymy, jak to będzie wyglądało na bazie. Mam wrażenie, że
Nie ma żadnej różnicy. Także znowu jedyne co będziemy testować to to zarówno jak się BB Cream nosi solo, jak i to jak będzie się nosić na stronie z bazą. Czy baza wpłynie pozytywnie czy negatywnie na trwałość. Nałożę sobie go jeszcze na szyję i wyklepię tą gąbeczką. No powiem wam, że dobrze się pracuje z tą gąbką. Jeżeli ona faktycznie w tym zestawie, a na ekranie wam pokazałem pewnie ile taki zestaw kosztuje i otrzymujecie tam aż 10 takich gąbeczek, no to naprawdę wiecie, nawet żeby sobie kupić razem z kilkoma koleżankami, podzielić się kosztem i mieć gąbkę za grosze, myślę, że może się to opłacać, a naprawdę bardzo dobrze się z nią pracuje, bez żadnych uwag. Nie będę nakładać pod oko jeszcze korektora, nałożę to dopiero przed pudrowaniem, żeby on się jakoś mocno nie zbierał. Natomiast teraz zrobimy sobie bitwę różów do policzków. Mam dwa róże w bardzo, bardzo podobnym stylu, czyli że róże, które są wyciskane w tubeczce. Jeden jest z Hehan, jest to Creamy Cheeks Longwear Blush w odcieniu numer 23 Coral i również mam Sensik Cream Blush Collagen and Blurring Pigments w odcieniu numer 02 Coral, więc mamy dwa razy Coral, także jeden użyję z jednej strony, drugi użyję z drugiej strony i zobaczymy, która formuła będzie lepsza. Swoją drogą oba mają pojemność 10 ml, a ich kolory porównują się w ten sposób. Na górze jest ten z Hehan. Hehan jest o wiele bardziej taki zgaszony, no i ciemniejszy przy okazji, a ten z Sensik jest jaśniejszy, bardziej różowy, no i taki żywszy, bardziej czysty w kolorze. Także myślałem, że będą bardziej podobne, bo to są dwa korale. Mam nadzieję, że moje policzki nie będą jakoś mocno między sobą się odróżniać, natomiast i tak nic dzisiaj nie wychodzę, także mnie to nie zaboli, nawet jeżeli jedna część twarzy będzie wyglądała inaczej od drugiej. Dobra, zróbmy sobie najpierw Hehan i Hehan położę sobie dosłownie tutaj. Nie mam pojęcia, czy ta kropelka to nie będzie za dużo, natomiast jeżeli okaże się, że jest to za dużo, to po prostu ściągnę to gąbeczką i wydaje mi się, że jest, ale na razie produkt rozkłada się bardzo, bardzo ładnie na skórze. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jest też mega świetlisty, podobnie jak BB Cream, ale on się wtapia w skórę jak marzenie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak używaliśmy i próbuję go teraz zlokalizować różu z Laure Mercier. Ja muszę go spróbować jeszcze raz, bo nie dawałem mu na razie drugiej szansy. To on, wiecie, praktycznie przykleił się do twarzy, a to jest też taki bardzo, bardzo podobny typ różu do tego tutaj, bo do tych, których teraz używam, bo też jest taki w tubeczce. Natomiast z tamtym po prostu nie dało się pracować w żaden sposób, a tutaj bez żadnego problemu, rozklepany, raz, dwa, trzy, wygląda to mega ładnie. Nawet wam powiem szczerze, że jeszcze sobie trochę dołożę, bo jednak ta gąbka mi zjadła tą intensywność. Chciałbym, żeby go było delikatnie bardziej mimo wszystko widać, ale róż wydaje się być naprawdę śliczny. Dobra, mam nadzieję, że z nim nie przesadzam, ale naprawdę wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. Także pierwsze wrażenie, formuła z Hehan jest świetna. Zobaczmy, czy teraz róż z Sensik również wywrze na mnie tak samo pozytywne wrażenie. Użyjemy takich samych ilości. Zaczniemy od małej kropelki na policzku. No i rozcieramy. Tutaj też na razie bez problemu. Wezmę sobie drugą stronę gąbeczki, żeby tych różów ze sobą nie mieszać. Są bardzo podobne. Właściwie bym... Nawet tak jak patrzę na siebie na wprost, to ta różnica, która była o wiele bardziej zauważalna w takiej grubszej warstwie na dłoni, tak tutaj na policzkach już wyglądają naprawdę bardzo podobnie, więc no dobrze, bo przynajmniej mam dwóch stron takich samych, chociaż spodziewałem się jednak, że różnice między nimi będą bardziej zauważalne. Natomiast mam wrażenie, że ten róż troszeczkę bardziej się jakby zjada przy blendowaniu, gdzie tego zostaje troszeczkę więcej, trochę szybciej, pomimo, że dołożyłem też drugą warstwę i wyglądają bardzo, bardzo podobnie, ale wydaje mi się, że tutaj pigment zostawał trochę lepiej. Natomiast no, patrzę na obie strony i powiem wam szczerze, że różnice są tak małe, że powiem wam tak, jeżeli preferujecie którąkolwiek z tych marek bardziej od drugiej, bo na przykład, nie wiem, wolicie wspierać Hehan albo wolicie wspierać Sensik, bądź jeżeli one się różnią cenowo, to wtedy bym wam polecał, żebyście brali ten tańszy,
Natomiast oba wydają się na chwilę obecną być praktycznie identyczne. Tak samo wyglądają moim zdaniem na policzkach i tak samo przyjemnie się z nimi pracuje. Także oba są dla mnie na tak. Po prostu chyba weźcie ten, który jest tańszy, ale oba są całkiem przyjemne. I chyba z płynnych produktów to by było na tyle, więc nałożę sobie korektor. Korektor akurat bardzo dobrze mi znany, moja ostatnia obsesja. I później przejdziemy do pudru i puder będzie już tutaj nowym produktem. Właściwie powiem Wam szczerze, że też nic nie przykrywałem na twarzy więcej, poza tym to ten BB krem dał radę przykryć. Dzisiaj moja cera nie jest w jakimś takim super idealnym stanie, bo moja skóra lubiła sobie dać znać wtedy, kiedy przesadzę ze słodyczami, a ostatnio właśnie niestety to mojej skórze zapewniłem, że kubełek lodów praktycznie codziennie był grany, także no odbija się to na mojej skórze niestety. Natomiast mimo wszystko stwierdziłem, że nie przykrywam niczego więcej, bo takie małe krycie również jest dla mnie wystarczające. Nie zawsze uważam, że jakby trzeba mieć full coverage i żeby niczego nie było widać spod spodu, bo mi też nie o to chodzi. Jak ktoś potrzebuje więcej krycia, to pewnie bym skorzystał z korektora. Natomiast w moim własnym makijażu pozwalam sobie czasami na to, żeby niedoskonałości prześwitywały. No bo wszyscy jesteśmy też ludźmi i nie ma w tym nic złego. Idziemy do pudru. Puder będzie z Claresy. To będzie mój pierwszy produkt z Claresy, jaki kiedykolwiek będę używać. Jest to Blur Super Powder. More Than Filter Pressed Powder. Ma być to puder bardzo wygładzający i na to liczę, bo myślę, że przy takiej świetlistej cerze będzie mi to potrzebne. Słuchajcie, puder ma zapewniać, ma utrwalać też makijaż. Dlatego go też używam nie jako pudru wykończeniowego, bo na początku myślałem, że może powinienem tego pudru użyć jako pudru wykończeniowego, skoro to ma być taki, wiecie, tylko i wyłącznie blur. No ale z tyłu jest napisane, że utrwala makijaż, zapewniając promienny i świeży wygląd przez cały dzień. Więc uważam, że powinienem, inaczej, że mam prawo tym produktem się zapudrować i utrwalić ten makijaż. Także zobaczmy, czy to skończy się dla mnie na dobre. Jedyną rzecz, którą powiem, puder jest bardzo mocno perfumowany. Pachnie jak jeden z zapachów, które znam. Taki typowy, klasyczny, perfumowy zapach. Różany trochę. Taki, no, ciężko jest mi powiedzieć, które perfumy właśnie ten zapach mają. Na pewno się nie pyli, bo ja go tutaj próbuję, wiecie, wjechać, żeby nabrać jego jakąś większą ilość, a jego praktycznie ani nie widać na gąbę, w sensie na pędzelku, ani jakoś się tutaj nie zbiera, także nie widzę, ale wierzę, że produkt się tutaj nabrał, także zobaczymy, czy zostanę tutaj zblurowany i zmatowiony. Zdecydowanie jakby nakłada się ten produkt, ale jestem po prostu zdziwiony tym, jak mało się go nabiera. No ale działa. Wygładza, ale przy okazji z tego, co widzę, pędzelkiem, pomimo tego, że wygładza i dodaje trochę matu, to nie dodaje matu takiego stuprocentowego. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, że nadal mam taką satynę przy tym nosie, co jest mega ciekawe. To jest dość niespotykane wykończenie, zwłaszcza na to, że on faktycznie wygładza, pomimo że nie matowi do końca. Także wygląda to całkiem ciekawie. Zobaczcie, jakby to czoło wygląda na prawie niezapudrowane z drugiej strony, bo nie jest tak suchomatowo, ale wciąż jest o wiele bardziej gładko. Natomiast z tego, co już od razu widzę, nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale tutaj zaczyna się pojawiać skorupa. Także ja trochę nie wiem, jak długo ten puder będzie mógł przetrwać, ale na razie wygląda całkiem ok. Natomiast ja wiem, że ja potrzebuję tego zasetowania troszkę więcej, bo jednak moja cera jest taka, jaka jest. No, mam cerę mieszaną. Dlatego zróbmy sobie jeszcze jeden eksperyment. Ja zamieniam pędzelek na puszek. I wjadę po prostu w ten puder puszkiem. Też nie nabiera się za dużo. Natomiast z tego, co widzę, to ta skorupka nawet teraz puszkiem nie chce się usunąć. Także no nie najlepiej, powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o to, że skorupka się pojawia już przy pierwszym użyciu, ale z drugiej strony plus będzie tutaj, jeżeli chodzi o wydajność, bo skoro przy tak dużym korzystaniu z, w sensie wiecie, ja bardzo mocno wciskam tutaj ten puszek, a i tak mi się bardzo mało tego pudru zbiera, on się w ogóle nie pyli, więc to, co ja tutaj rozumiem, to to, że on będzie mega wydajny.
Tylko, że nie wiem, ile ja będę mógł go zużyć. Bo Boże, zobaczcie. Teraz jak wjeżdżam tym puszkiem, mam nadzieję, że mi się aparat skupi na tym. Widzicie, jaka skorupa powstaje i ta skorupa z każdym przesunięciem rośnie coraz bardziej, jakby... Niedobrze. Bardzo niedobrze. Powiem wam, że z ogromnym trudem próbowałem się dopudrować do samego końca, ale z każdą chwilą tej skorupy było coraz więcej i więcej. I w tym momencie, kiedy ja przejeżdżam nawet palcem po pudrze, to nic się nie nabiera. Także tyle, ile mi się udało dopudrować, tyle dopudrowałem. Ale do ten puder albo muszę zdrapać tą warstwę, albo jest po prostu nie do użytku. Także to jest mega niefajne, tego się nie spodziewałem. Używałem do tego jednego pędzelka, czystego, suchego, z włosia naturalnego. Później próbowałem z drugim pędzelkiem, syntetyczne, też czyste i suche. No i próbowałem z puszkiem, który powinien tego pudru nabrać jakby najwięcej, a po prostu nie był w stanie. Także coś jest nie tak jak dla mnie z tą formułą. Dajcie mi znać, czy mieliście też ten sam problem. Ja muszę sobie teraz dobrać pudro trochę schudy, bo już jeżeli chodzi o przepudrowanie szyi, no nie udaje mi się tego produktu nabrać na aplikator. Tak więc szyja została bez pudru, a swoją drogą szkoda, że mi się nie udało z tym pudrem podziałać, bo ta skóra, którą mi się udało zapudrować tym pudrem przez tą pierwszą chwilę, gdzie on się jeszcze nabierał, wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. Faktycznie mega jest taka wygładzona, ale ten puder nie jest ani trochę ciężki, nie wygląda też za sucho. Powiedziałbym, że rzeczywiście jak na puder zapewnia on takie naturalne wykończenie, gdzie nie jestem za bardzo zmatowiony, ale jednak przy okazji wciąż wygładzony. No i formułowo prezentuje się ładnie, również ładnie wygląda pod okiem. No ale co z tego, jeżeli ja go mogę użyć tylko i wyłącznie jeden raz i on właściwie nie na całą twarz mi wystarcza i jest już zeskorupiony. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Dajcie mi znać, czy mieliście kiedykolwiek taki problem, bo dla mnie to jest no, trochę nieakceptowalne, no, bo chcę móc korzystać z produktu. No ale jedziemy dalej, nie załamujmy się. Użyjemy sobie bronzera. Bronzer z Senseek. Jest to bronzing powder, czyli że po prostu bronzer. Z tyłu jest napisane, że świetnie modeluje owal twarzy i on jest właśnie taki jak dla mnie w kolorze bardzo, bardzo chłodnym, ale wydaje mi się, że ma delikatnie sedynowe wykończenie. Zaraz to sobie zasłuczuję i sprawdza. W formule jest olejek z jojoby, aloe vera, czyli że aloes. No i zapewniać ma efekt słonecznej opalenizny. I to mi się troszeczkę kłóci, bo ten kolor jest naprawdę taki chłodno bardziej neutralny, ale bardziej chłodny niż ciepły, a ciepło jest raczej opalenizna niż chłodna. Natomiast zobaczymy, no na palcu on wygląda jak odcień do konturowania, nawet troszeczkę taki oliwkowy ton, tylko że o świetlistym wykończeniu. Po roztarciu, tutaj na ręku, nie wiem czy go widać, bo nie ma mocnego krycia, to akurat jest plusem, jeżeli chodzi o bronzer, wypada troszeczkę może cieplej, no i właśnie delikatnie świetliście. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na skórze. Jestem teraz zaintrygowany, bo nie do końca wiem, jak tutaj ten bronzer mam zjeść. Nabiera się go dużo na pędzel, w odróżnieniu od pudru z Claresy. No i zobaczmy, co nam się tutaj na twarzy zadzieje. W sumie, no tutaj widzę taki oliwkowo-chłodniejszy ton, a na twarzy, zobaczcie, w tym miejscu jednak faktycznie wypada tak, no nie wypada chłodno. Także ten kolor w wyprasce może być delikatnie mylący i faktycznie warto posłuchać producenta, jak mówię, że to jest kolor dodający twarzy opalenizny. Ładnie się rozciera, bez problemu. Trochę dużo się go nabiera na pędzel, ale bezproblemowo się rozciera. Także bardzo fajnie. I ja jak zawsze z nowym bronzerem, jak już go zaczynam używać, to mam tendencję, żeby przesadzić, bo wydaje mi się, że jestem już troszeczkę aż za bardzo opalony, także postaram się sobie to porozcierać na troszeczkę większej powierzchni, żeby to nie wyglądało aż tak, wiecie, sztucznie i za bardzo skoncentrowane w jednym miejscu. No, ale bronzer jest całkiem przyjemny. Ogólnie testowałem już parę produktów z Senseek w moim życiu i przeważnie były bardzo, bardzo przyjemne. Także dobra robota.
Ja mam jak zawsze tendencję łączenia pudrowych różów z kremowymi różami. Już mam kremowy róż na policzku, to wiedzieliście wcześniej, ale mam jeszcze jeden. To jest róż z Douglasa. Dostałem go w jednej z paczek, stwierdziłem, że może go sobie dzisiaj przetestujemy. Jest to Pretty Blush w odcieniu numer 4 Amaryllis w omatowym wykończeniu. I jest to taka brzoskwinka pomarańczka, ale dość ciemna. Natomiast nie jest to produkt jakoś... Chociaż w sumie nie jest aż tak też delikatnie napigmentowany. Kurczę. No ładnie się rozciera. Więc mam nadzieję, że jeżeli będę uważny, to że jednak nabuduję go na policzku w taki sposób, że nie będzie to przesada. Chociaż będzie to już tak naprawdę trzeci produkt na policzku, bo pod spodem przypominam, że jest już róż, a teraz pojawił się też bronzer. No ale chcę przetestować jak najwięcej produktów dzisiaj, więc czemu by nie sprawdzić tego kolorku? Puknę w niego tylko raz pędzelkiem, żeby na wszelki wypadek nie przesadzić. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało na skórze. Dokładam jeszcze więcej na pędzel. I już tutaj zaczyna się ładnie pojawiać taka pomarańczowa brzoskwinka na policzku. Formuła się wydaje być przyjemna. Nie jest to może mój ulubiony odcień. Ja bym wolał coś bardziej różowego, a jak już brzoskwiniowego, to jaśniejszego, ale zakładam, że ta formuła pewnie ma też inne odcienie w swojej ofercie. Natomiast formułowo, jak na razie pracuje się z nim bardzo przyjemnie, bez większych problemów. Teraz łapię za rozświetlacz. To będzie tak naprawdę przedostatni produkt, jeżeli chodzi o makijaż cery. No i jest to właśnie ten rozświetlacz, który Wam zapowiedziałem na początku odcinka. Ten, który również wchodzi w tą kolekcję Natural Beauty, która powstała we współpracy z Miss Polonia. I jak otworzyłem sobie ten rozświetlacz po raz pierwszy, to powiem Wam, że nie wiem na razie, jak to będzie wyglądało na twarzy, ale na najbardziej błyszczące to on nie wygląda. Wygląda, bym powiedział, nawet dość matowo, ale nie sądźmy dnia przed jego końcem. Zobaczmy, jaka to jest formuła. Taka dość suchawa, ale na palcu to już się błyszczy zdecydowanie bardziej niż w opakowaniu. Także o, patrzymy, jak to wygląda. Taki satynowy rozświetlacz. Nie za mocny, ale całkiem wciąż błyszczący. Ale no właśnie, wydaje mi się, że on może wyglądać jak, wiecie, tak... jak to powiedzieć, klasycznie, na taki nieprzesadzony. Także złapię sobie za pędzelek. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na skórze. Ale na razie jestem dobrej myśli, bo na słoczu wypadł na bardziej błyszczący niż wypadał na... w sensie niż wyglądał tutaj w opakowaniu. Także zobaczmy, jak to wygląda. No kochani, no to jest błyszczący rozświetlacz. To nie jest w najmniejszym stopniu rozświetlacz, który jest delikatny i wygląda bardzo ładnie. Naprawdę bardzo przyjemnie wygląda. Nawet z drugiej strony, wiecie co, wezmę sobie mniejszą ilość, bo ja lubię takie bardziej delikatne rozświetlacze, a to dla mnie już jest nawet trochę delikatnie za mocne, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało przy mniejszej ilości. O, na pewno da się nad tym zapanować. No ale dołożę już, skoro z drugiej strony mam mocniej, to zróbmy tak samo z tej strony. Powiedziałbym też, że nie jest jakiś najgorszy, jeżeli chodzi o fakturę. Coś się dzieje albo z moim aparatem, albo z moją kartą pamięci, bo co chwilę mi zatrzymuje nagrywanie. Już zdążyłem nałożyć rozświetlacz sobie wszędzie, gdzie chciałem, czyli że też na nosie, na łuku kupidyna, na właśnie oczach, w kącikach oczu. Natomiast ta myśl, na której mnie zatrzymało, to uważam, że ten rozświetlacz jakoś bardzo mocno nie podkreśla tekstury. Nie jest dla niej jakoś niesamowicie, wiecie, niełaskawy. Natomiast jest to intensywny rozświetlacz. Podoba mi się na twarzy, podoba mi się to, że nie przyciemnia. Bardzo, bardzo przyjemny produkt. Sądziłem, że da mi troszeczkę fajniejszy efekt, jeżeli chodzi o oczy. Tutaj nie jest jakiś za bardzo błyszczący. To naprawdę nie jakby w kącikach oczu i na powiekach nie wybija ten blask, co na policzkach, ale na policzkach wygląda naprawdę przepięknie. Także całkiem przyjemny rozświetlacz. Natomiast przez tą ilość bronzera wydaje mi się, że teraz mój makijaż wygląda jednak na przesadzony. Bo tak jak zgrywałem sobie część plików na iPada, żeby zobaczyć, jak to wygląda na ekranie, to o ile na żywo jakoś się to mocno nie rzuca w oczy i naprawdę wygląda to całkiem naturalnie, tak wydaje mi się, że na nagraniu na iPadzie to wyglądało już trochę za mocno. Możecie mi dać pod spodem znać, czy faktycznie jest mocno, czy mi się tylko wydaje. Natomiast chciałem sobie spsikać jeszcze twarz mgiełką, od której swoją drogą zgubiłem skówkę. Jeszcze nigdy jej nie używałem na mojej twarzy, także zobaczymy, jak mi się to spodoba. To ma być mgiełka, która jest zarówno jakby mgiełką utrwalającą, jak i mgiełką, którą możemy użyć na początku przed makijażem jako bazę. I ma być to po prostu mgiełka, z tego co widzę, nawilżająca, z
elektrolitami. Jest to mgiełka z Nyxa swoją drogą. No i tak, i ma zapewnić po prostu świeżo, zdrowo wyglądającą skórę przez cały dzień. Tak więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało na mnie. Robiłem sobie już takiego, wiecie, psika i trochę tak jakby tak pluje, ale mam nadzieję, że nie skończy się to dla mnie dzisiaj źle. Patrzę, czy jest gdzieś mój wachlarz. O, jest tutaj. Tak więc mam wachlarz w pogotowiu, żeby tą mgiełkę szybko wysuszyć, bo naprawdę pluje intensywnie. Ma delikatny zapach. Czy ma alkohol w składzie? Bo właściwie mnie ani nie piecze, ani nic. Ma alkohol w składzie. Alkohol denat znajduje się na drugim miejscu. Także jak macie suchą cerę i jak macie cerę wrażliwą, to nie polecam. Ale powiem Wam, że zaskakująco nie czuję tego alkoholu, bo jakby poczułem delikatny zapach, dlatego o tym alkoholu pomyślałem, ale jak tylko otworzyłem jakby oczy, praktycznie natychmiast po psiknięciu tą mgiełką, to nic mnie jakby, wiecie, nie miałem żadnego dziwnego uczucia na skórze, a przeważnie jak się alkohol, zwłaszcza w tak dużym stężeniu, jak na stężenie na drugim miejscu, no to powinienem jakby troszeczkę bardziej poczuć, no. Ale okej, mniejsza o to. Mgiełka już się wchłonęła. Podejrzewam, że dlatego tak szybko się wchłonęła, bo na drugim miejscu jest alkohol. No ale niegenialny skład. Niegenialny skład. W użyciu jest całkiem okej. Zobaczymy, jak to będzie rzutowało na mój makijaż dzisiaj. Ej, ale w sumie, tak jak patrzę na moją skórę, poza tym, że jest trochę sporo tego makijażu, to wygląda to naprawdę ładnie, jakby w całości. Jakby tutaj było trochę więcej krycia, to by to też wyglądało przepięknie na kamerze. Natomiast to, co Wam chcę powiedzieć, to to, że skóra wygląda naprawdę bardzo pięknie, bardzo gładko, z obu stron. I myślę, że to jest przede wszystkim zasługa tego pudru nieszczęsnego, który, no wydaje mi się, że ma naprawdę bardzo fajną formułę, no ale to, że skorupa się na nim wytworzyła na samym początku, no to to nie jest dobrze, ale skóra poza tym takim bardzo małym kryciem wygląda naprawdę przepięknie. Chcę użyć jeszcze jednego produktu na ustach, bo ten błyszczyk, który używałem na początku, miał mi posłużyć jako nawilżenie, a teraz chcę nałożyć produkt z kolorem. Jest to Glowing Lip z Colourpopu. Kolor, który mam, to Girl Please. Jest to taka ciemniejsza jagódka. I ja jak zawsze to, co robię, to poszukuję zamiennika mojego ulubionego balsamu do ust z Clinique Almost Lipstick w odcieniu Black Honey. Swoją drogą, dużo z Was mi poleca, żebym przetestował odcień Cherry Shine z Nivea balsamu do ust. On ma podobno mieć podobny kolor i też jest, wiecie, taki nawilżający, transparentny. I ja chcę go dorwać, ale z tego, co widzę, to on nigdzie nie jest dostępny. Chodzę po Rossmanach, chodzę po Superfarmach, chodzę po jakichś Carrefourach i nie ma nigdzie tego balsamu z Nivea i to tylko i wyłącznie w tym odcieniu Cherry Shine. Więc jak tylko dorwę, to też sobie porównam jeden z drugim. Natomiast no tutaj właśnie chcę zobaczyć, jak te kolory będą wypadały obok siebie. No, ten sklinika w sztywcie wygląda na o wiele ciemniejszy. No ale zobaczmy może jeszcze na swatchu, a później zobaczymy na ustach, jak to wygląda. Ten z Klinika, jak się go nabuduje, to ma właśnie taki ciemny, bordowy kolorek, a ten z Colourpopu, nie, to nie będzie to samo. Z Colourpopu jest o wiele bardziej napigmentowany, no i plus jest on zdecydowanie bardziej czerwony niż taki brunatno-brązowawo-szarowo-bordowy. Tutaj mamy już taki typowo czerwonawy odcień, ale pod kątem tekstury wyglądają na swatchu podobnie, więc wydaje mi się, że może być to ciekawy, ładny kolor na moich ustach. Tylko na pewno muszę uważać na ilość, żeby nie przesadzić, ale podoba mi się. Ładnie to wygląda. Jeszcze widzę, że trochę drobinek przebija spod tego błyszczyku. Też ma taką nawilżającą, lekko formułę. Bardziej kremowy i na pewno w odczuciu też od razu mogę powiedzieć, że bardziej nawilżający od tego z Klinika. Nie jest to ten sam kolor, ale piękny. Bardzo ładny kosmetyk. W sensie wygląda naturalnie na ustach. Nie widać jego tekstury. Czuję, że nawilża i podoba mi się. Wcale też to krycie nie jest jakieś super za mocne, bo wystarczy go przyklepać paluszkiem i naprawdę ładnie się wtapia. Także o ile, znowu, nie znalazłem odpowiednika, a szukam go już od jakiegoś czasu, ale mam kolejny bardzo ładny balsam do ust i może nawet fajnie, że jest w innym odcieniu, bo zapewnia mi to jakąś tam różnorodność w tym, co jest u mnie dostępne. Słuchajcie, na chwilę obecną mój makijaż jest skończony. Prezentuje się w ten sposób.
Trochę mocny jak na mnie, zwłaszcza ten rozświetlacz, bo tak widzę go w podglądzie i mi się mega mocno wybija. Natomiast oczywiście czeka nas podsumowanie i sprawdzenie tego, jak się wszystko będzie nosiło do końca dnia. Natomiast zróbmy sobie szybkie podsumowanie wszystkiego, co dzisiaj użyłem, żeby jeszcze raz Wam powiedzieć moje takie wstępne pierwsze przemyślenia. No więc, jeżeli chodzi o produkty do brwi, kredka, nie wiem, czy będę jej największym fanem z racji na to po prostu, jaką ma budowę. Zdecydowanie bardziej wolę automatyczne, wykręcane kredki, które mają spiralkę na końcu. Także tutaj to trochę mi skreśla to, jak chętnie będę z niej korzystać, bo pewnie nie będę z niej korzystać prawie wcale. Formuła jest całkiem ok, ale też mnie nie zniewala. Jej plusem na pewno jest to, dla mnie przynajmniej, że ona też maluje nie tylko skórę, ale i włoski, ale mam inne kredki, które są tego, na tej zasadzie, tego typu, ale mi się podobają bardziej. Także kredka, o ile jest ok, nie jest bublem, to nie jest w moim stylu. Na pewno też nie będzie w moim stylu ten żel do brwi, dlatego że dla mnie to jest mydełko w płynie. Nie zrozumcie mnie źle, zapowiada się to genialnie dla osób, które robią sobie właśnie brwi na mydło, szukają czegoś, co będzie po pierwsze czymś nowym, czymś innym, po drugie będzie łatwiejsze w użytku, będzie bardziej kompaktowe, łatwiejsze do zabrania ze sobą i naprawdę dość mocne. Także jak ktoś lubi brwi, które wyglądają jak po laminacji, bo to właśnie ten produkt zapewnia. Jak ktoś lubi brwi dobrze utrwalone, ale takie bardziej przyklejone też do czoła, chociaż właściwie wiecie, użyłem jej też normalnie i nie przyklejałem do czoła tych włosków i też są bardzo fajnie, mocno utrwalone, tak wiecie, na sztywno, tak jak lubię. Natomiast znowu, raczej ten produkt dąży troszeczkę do stylu, za którym ja osobiście nie przepadam, ale jednak formułowo i tym, jak się zachowuje, robi na mnie ogromne wrażenie i bardzo, bardzo pozytywne. Także myślę, że jak ktoś lubi mydełko do brwi i laminację brwi, to jest produkt zdecydowanie dla Was. Jeżeli chodzi o BB krem z Kobo, bardzo przyjemny, bardzo rozświetlający, mega leciutki, niewidoczny na skórze, z małą ilością krycia, ale no jakby to nam też obiecuje producent, więc mamy to, co jakby zostało nam obiecane, także na to nie jestem zły. Gdyby moja cera dzisiaj była w lepszym stanie, tego krycia w ogóle byłoby mi, dla mnie, wiecie, wystarczająco dużo. Natomiast wygląda ładnie, na razie się trzyma dobrze, zobaczymy, jak wytrzyma przez cały dzień, ale całkiem przyjemny, bardzo ładny, rozświetlający, lekki kosmetyk. Plus ma sporo właściwości pielęgnacyjnych w środku, które również mają nam zapewnić coś dobrego dla skóry. Użyliśmy jeszcze pod spodem bazy i tutaj ja bazy totalnie nie widzę. Nie widzę żadnego efektu po niej. O ile kiedy używałem jej po raz pierwszy, to wydawała mi się naprawdę bardzo ładna i robiła ładny efekt w połączeniu z podkładem matującym. Tak tutaj przy takim rozświetlającym zupełnie nie widzę jej jakby właściwości. Także zobaczymy tylko i wyłącznie, czy trwałościowo ta strona będzie wyglądała troszkę inaczej, bo na razie nie widzę żadnego sensu w tej bazie. Natomiast bardzo jestem mieszany, jeżeli chodzi o ten produkt, jeżeli chodzi też o moje odczucia. Bardzo jestem mieszany. Bardzo mam mieszane odczucia na temat tego produktu pudru z Claresy, bo on wygląda przepięknie. Bardzo lekko, ładnie wygładza skórę, ale nie matowi do suchości. No naprawdę formułowo to, jak na twarzy to się prezentuje, jest mega przyjemne. Przy okazji, jeżeli będzie utrwalać ładnie dzisiaj do końca dnia, to w ogóle będzie fajna formuła. Ale no ta skorupa, która tutaj powstała i to, że tego pudru nie da się nabrać już zupełnie, no dosłownie, no to jest dla mnie zaskakujące, to jest dla mnie zastanawiające, nie wiem czemu to się stało. Dajcie mi znać, jeszcze raz się powtarzam, jeżeli macie ten puder, czy takie problemy również spotykają Was. Mam wrażenie, że używałem do tego produktu też dobrych narzędzi, suchych narzędzi i nie widzę powodu, dlaczego to się zadziało. Natomiast no w tym momencie, owszem, mogę jakby zdrapać tą warstwę pudru, ale stracę przez to bardzo dużo kosmetyku i poza tym zakładam, że skoro używam tego pudru jak najbardziej normalnie, nie w żaden inny dziwny sposób, to ta skorupa będzie również powstawała dalej, więc starczy mi tego pudru na 5 razy może i później będzie do wywalenia, także no pod tym kątem naprawdę fatalnie. Powiedzcie mi, czy tylko ja mam z tym problem. Użyliśmy też gąbki z klawiera,
która jest bardzo przyjemna. Jakby one są do zakupienia w zestawie i przy tej cenie myślę, że te gąbki się bardzo, bardzo opłacają. Jeżeli chodzi o róże, nie widzę większych różnic między różem z Hean a Sensik. Oba są bardzo dobre, lekkie, żelowe, nie mają dużo krycia, ale to też jest właśnie urok tego typu produktu, który ma być właśnie takim bardzo żelowym i lekkim kosmetykiem, także o to się tutaj nie czepiam. Kolory również wyglądają praktycznie identycznie. Nie wiem, ile kosztują. Podejrzewam, że na ekranie Wam to również wstawiałem, więc po prostu wybrałbym ten, który jest tańszy, bo pod kątem formuły tego, jak wyglądają na twarzy i pod kątem gramatury, mamy praktycznie to samo. I jeszcze jednym różem, którego użyliśmy, był ten z Douglasa, Pretty Blush. Bardzo tradycyjna, taka standardowa, pudrowa formuła. Przyjemna. Także jeżeli mają więcej kolorów, to muszę zerknąć, bo ten może jakoś do mnie mocno nie przemawia, jest to numer 4, ale jakby był jakiś taki bardziej różowy albo nude, to może bym bardziej mi się spodobał. Ale pod kątem formuły zero zarzutów, bardzo klasyczny, standardowy róż, na którym można polegać. Bronzer też jest przyjemny. Ten kolor w opakowaniu troszeczkę mnie jakby cały czas nabiera na to, że to jest bronzer do konturowania, ale na skórze wypada na dość ciepły, ale bardzo przyjemny, naprawdę ładny, z satynowym wykończeniem, natomiast jest lekko sprasowany i dość dużo się go nabiera na pędzel, także na to też trzeba uważać, trzeba być z nim troszkę ostrożniejszym, ale jak się go ładnie wyblenduje, to całkiem ładnie wygląda na skórze, także przyjemna opcja i również przyjemną opcją jest ten rozświetlacz. Jest naprawdę bardzo mocny, czego się nie spodziewałem, patrząc na tą wypraskę, która naprawdę wygląda tak bardzo mdło, ale przyjemne zaskoczenie, przyjemny rozświetlacz właśnie z tych mocniejszych. Jeżeli chodzi o mgiełkę, jakby nie przyczepiłbym się do niczego na razie, bo naprawdę odczucie na skórze jest jak najbardziej okej. Troszkę pluje atomizery, ale jestem przyzwyczajony, że nawet moje najlepsze ulubione mgiełki też mają plujące atomizery, ale alkohol denat na drugim składzie, na drugim miejscu w składzie, no już troszeczkę mi średnio to tutaj wygląda. No i to, co mam na ustach, na początku użyłem tego błyszczyka z drobinkami z Kobo. Drobinek na ustach praktycznie nie widać, ale jest to bardzo przyjemny, nawilżający błyszczyk, który fajnie przez cały czas malowania się utrzymał na ustach, nigdzie nie znikał, nigdzie nie wysychał. Nawet jak malowałem tym balsamem po ustach, to i tak czułem, że jeszcze ten błyszczyk tam pozostał, a ja wiecie, bardzo dużo mówię w trakcie malowania się. Także bardzo, bardzo przyjemna pozycja. Można ją też sobie wrzucić do, wiecie, jak się to nazywa, do torebki czy do plecaka i reaplikować w ciągu dnia, bo to jest, wiecie, produkt bez koloru, a bardzo przyjemnie, fajnie nawilża usta. Widzę, że troszeczkę sobie zdjąłem tego balsamu z ust, ale mniejsza o to. W każdym razie wracając do balsamu, balsam też mi się wydaje być bardzo przyjemny, ma bardzo ładny czerwonawo-bordowawy kolor, jest taki półtransparentny, wygląda naturalnie na ustach, ale jednak wiecie, troszeczkę je udoskonala, przy okazji nie wyglądając jak szminka, także też bardzo, bardzo przyjemna opcja. Produkty z ColourPop często są dostępne na Vinted, więc możecie zobaczyć, czy tam przypadkiem ktoś nie wystawił. Także wydaje mi się, że z omówienia to by było na tyle. Teraz zostaje nam tylko i wyłącznie przetestować, jak ten makijaż będzie się nosić. Jestem z powrotem po całym dniu i powiem Wam, że cały makijaż utrzymał się wcale nie najgorzej. Jestem w sumie zaskoczony, że ten BB krem jako taki bardzo lekki, nawilżający produkt w sumie na mojej twarzy wytrzymał całkiem nieźle. Zbiera się tylko trochę tutaj w jednej linii. Może delikatnie jestem wyświecony, ale naprawdę nie jest źle. Jak ostatnio widzieliście, co testowałem na kanale, to wiecie, że było o wiele gorzej. Natomiast tak, filmik jest bardzo, bardzo długi, więc nie będę podsumowywać każdego produktu jeszcze raz po całym dniu, bo właściwie moje przemyślenia się powtórzą z tego, co widzieliście dosłownie przed chwilką, więc tylko i wyłącznie powiem, że moje najbardziej ulubione produkty z dzisiejszego odcinka to są te kremowe róże. Wyglądały bardzo, bardzo ładnie i fajnie się z nimi pracowało. Produkty do ust, błyszczyk używałem jako takiego nawilżającego produktu dzisiaj w przeciągu dnia. No i ten balsam daje bardzo ładny, naturalny kolor. Fajna gąbeczka. I dość przyjemny jest ten rozświetlacz. Bardzo, bardzo intensywny, mega ładnie wygląda na policzkach. Rzeczy, które trafiają do takiego, do takiej mniej ulubionej kategorii, to będzie ta baza dzisiaj. Nie widziałem z niej żadnego efektu. Strony wyglądają dla mnie dokładnie tak samo, także ona za wiele dzisiaj nie wniosła. I tak samo, pomimo że ten produkt mi się sprawdza w miarę, w sensie nie jest najgorzej, no to mam kosmetyki, które w makijażu cery, które mają za zadanie spełniać jakby funkcję podkładu, czy tam BB kremu, czy czegokolwiek innego. Mam po prostu takie, które są bardziej dedykowane do mojej cery, które
bardziej mi odpowiadają, więc to nie jest zły produkt, po prostu to nie jest koniecznie produkt w moim stylu. Totalny bubel i straszna szkoda, bo no, to też po części jest jego zasługa, że makijaż się ładnie utrzymuje. No ale ta skorupa jest dla mnie niewybaczalna, także puder z Claresy też trafia do bublicji. No i ta mgiełka z NYXa nie jest zła, wiecie, jakby... No jedyne, co mi przeszkadza, to ten skład. Alkohol denat na drugim miejscu, więc jest go tutaj bardzo, bardzo dużo. Więc no to jest... Myślę, że nawet na mojej cerze, która jest mieszana, gdybym używał go codziennie, to by się skończyło przesuszeniem. Więc no po prostu pod kątem składu tutaj mówię mu nie. Natomiast ogólnie uważam, że wszystko dzisiaj w miarę, poza pudrem, który był naprawdę dużym bublem, przez to skorupowacenie, to wszystko tak naprawdę dzisiaj dało bardzo, bardzo ładnie sobie radę. Tak więc myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy nasz dzisiejszy filmik zakończyć. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Było naprawdę bardzo, bardzo długo. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików więcej. Ja Wam serdecznie dziękuję jeszcze raz. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Ja lecę zmyć makijaż i spać. Wam też życzę miłego wieczoru. Pa, pa.